Jest dzisiaj tak wielkie zamieszanie na świecie i w Kościele. To jest ten duch zamieszania, który się dzisiaj prowadził. Dzisiaj nie wiemy, ten pisze listy do tego, ci oskarżają tego. Ten coś, tu mamy jakieś nowe przepisy. W tym kościele wolno, w tej decyzji nie wolno. W tym kraju wolno, w tym nie wolno. Ludzie się nieraz mnie pytają, o co w tym wszystkim chodzi. A ja mówię, kochani, nie wiem. Wiecie, co mówię do nich? Zostajcie tylko wierni, zostańcie wierni Jezusowi. O to w tym wszystkim chodzi. Zostańcie Jemu wierni. Dzisiaj Kościół, ładnie ktoś kiedyś powiedział, to nie jest ten Kościół na krzyżu. Dzisiaj Kościół jest w pretorium. Dzisiaj jest Kościół, kiedy Jezus jest w płaszczu purpurowym, w koronie cierniowej, pluty, wyśmiewany. To jest dzisiejszy Jezus. To jesteśmy my, którzy trwamy przy prawdzie. Z nas się śmieją, wyśmiewają, zrobią nas średniowiecze, zrobią nas ultraprawicowych katolików. To jest dzisiaj ten Kościół, gdzie reprezentuje nas się Jezus w pretorium. Jezus wyśmiany. Kto cię uderzył? Prorokuj teraz. Królu żydowski. Kim ty jesteś? I ten Jezus, który z pokorą przyjmuje wszystko na siebie. Dzisiaj tak traktuje się ludzi, którzy chcą stać w prawdziwej wierze. Którzy bronią tej prawdziwej wiary. Sami o tym wiecie, co dzieje się i w naszych parafiach, w naszych kościołach, jaki wielki liberalizm szedł. To, co ja chcę mówić, to chciałbym jedna rzecz. Stanąć w prawdzie. Koniec mydełka, koniec mydlenia. To nie wy i my. Wy to źli, a my to dobrzy. Wszyscy będziemy tak samo sądzeni, a ja jeszcze więcej. I każdy kapłan, biskup, kardynał, papież, wszyscy będziemy sądzić jeszcze więcej. Im więcej wam dano, tym więcej się od was będzie wymagać. Dziś na Zachodzie nie mówi się prawdy. Boją się już. Bo nie ma wpływów. Ostatnio, jak w marcu, właśnie rok temu byłem na konferencji w Stanach, w amerykańskim kościele, to ludzi było tak trzy razy tyle i miałem dwie godziny, jako jedyny mi dali. I powiedziałem im, księża się boją mówić prawdę. A wiecie dlaczego? Oni tak się na mnie patrzą. Dlaczego? Bo się boją o kasę. Bo przestaną wpływać czeki, bo ci, co dużo dają, najczęściej najmniej mają z Kościołem wspólnego. A nie daj Bóg postraszyć ich siarką, nie? Tak przecież w cudzysłowie mówię. Boją się o kasę, o wpływy. To jest proste jak barszcz. Oczywiście jest wiele innych rzeczy, bo nie wierzą w to, bo się sami boją, bo się nie chcą w to wtrącać, ale przede wszystkim nie chcą stracić wiernych. Tu jeszcze w Polsce tego nie ma, bo tych... Jacy ci wierni są, to są, ale kościoły jeszcze przychodzą. Nie mówię, że to jest dobrze. Na Zachodzie walczy się o każdego człowieka, bo każdy człowiek wpłaca, żeby tą wspólnotę utrzymać. I dlatego boją się o wiernych, dlatego prawdy dzisiaj nie ma. Jezus sam powiedział, prawda was wyzwoli. Dlaczego tak się dzieje, jak mówi kardynał? Żyjemy już w tej chwili, w tej epoce końca czasów, nie końca świata, ale końca pewnej epoki. I to jest chyba nasz wielki przywilej i wielka łaska od Boga, że możemy żyć w tych czasach. Że musimy opowiedzieć się za jedną, albo za, albo przeciw niemu. Nie da się być dzisiaj ciepłym. Wiemy, co mówi Apokalipsa o ciepłych, prawda? O letnich ludziach. Wypluje was. Będziecie ja koloratkę nosił, czy mitrę, cokolwiek. Wypluje cię, jak będziesz ciepły, letni. Albo bądź zimny, albo bądź gorący. Dlatego gdziekolwiek ja jestem, dlatego mówię to, co mam na sercu. Opieram się ludźmi, nie? Ktoś powiedział, że ksiądz Piotr jest wrogo nastawiony, albo jest depresję wszystkich w pełni. Ale mówię tak, co mówi święty Ludwik de Montfort. Przecież jak wiecie z jego życiorysu, ten wielki, święty wojownik Maryi, to on powiedział, że w tych czasach będzie głoszone to, co jest w traktacie. Jeżeli już nie chcieli go wpuścić do żadnego kościoła, nie chcieli go wpuścić do żadnej diecezji we Francji, wszyscy już nim poniewierali, to pojechał do papieża i powie, zrób coś. Albo mi dasz pozwolenie z twoją tym, albo ja już nie mogę nigdzie nic zgłosić. I papież powiedział, gdziekolwiek pojedziesz, to tak jakby papież pojechał, masz moje pozwolenie. No to już potem nie mogli z nim sobie poradzić, to go otruli. I jeszcze wygłosił ostatnią naukę, ktoś mu coś wsypał do jedzenia
i przyszedł i go po prostu zatruli. Tak skończył wielki wojownik, ale zaprawdę oddał życie. To, co powiedziałem, konsekrujcie się Matce Bożej. I to naprawdę taką porządną konsekracją. To nie jest to zmówienie paciorka po mszy świętej. Ja mam tu taki, widzicie, medalik na ręku. I to jest konsekracja według świętego Ludwika de Montfort. Jak prowadziłem forum charyzmatyczne, 100 osób podeszło i konsekrowało się. Słuchajcie, to nie są żarty. Diabeł nienawidzi tej konsekracji. To jest prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej. To nie jest takie nabożeństwo, mamusiu daj, mamusiu tamto, matko kochana nasza, królowa Polski, królowa. To nie o to chodzi. To jest oddanie się w niewolnictwo jej. Ja was dzisiaj proszę na kolanach, tak jak lekarz, który mówi, to jest ta recepta. Oddajcie się Matce Bożej. Tu są, ja mam takie dwie książki, i tutaj pani mi przyniosła też. To jest traktat świętego Ludwika. Nie jest może łatwy. 400 lat ma. Dzisiaj w Polsce tak bardzo jest kupowany. Słuchajcie, ile ludzi się konsekruje za naszą namową. A tutaj jest 33 dni przygotowania. 33 dni przygotowuje się do tej konsekracji. I wybiera się dzień konsekracji w święto Matki Bożej. Słuchajcie, ale ostrzegam. Zobaczycie, co diabeł zacznie robić z wami. To już nie są żarty. To naprawdę ci, którzy chcą wyjść z bagna, z ciemności, z dziadostwa swojego życia, że mają dość tego smrodu, tej codzienności. To są ci. Wiem, że ta pani, nie wiem gdzie będzie, chyba tam, to taki komplecik można kupić, powiedziała i tego ma. I zobaczcie, macie taką okazję dzisiaj. Ja was namawiam jeszcze raz i to jest też pięknie, że ta pani tu przyszła i powiedziała, bo każdego namawiam. Każdego dzisiaj namawiam na to. I nie ma innej drogi. W ten czas Maria ci daje swoją wiarę, siebie, wszystko. Cokolwiek się z twoim domem stanie. Czy będziesz prosperować, czy ci się dom spali, czy będziesz miała raka, czy będziesz zdrowa. To już ci jest obojętnie. Taka jest wola Syna. Maria tobą tak dysponuje, jak dysponuje niewolnikiem. Ja też nie chciałem przyjechać do Chicago i też nie chciałem przyjechać tutaj, a ona mnie wzięła za łeb i mnie przeprowadziła. No więc jestem. I co z tego, nie? Mówię, miałem chciałem ci odpocząć, ale mówię, trzeba walczyć o duszę. Dlatego nie musicie zakładać sobie łańcuszka. To jest właśnie łańcuszek niewoli. Każdy ksiądz powinien to mieć. W dzisiejszych czasach, żeby cię nie pogubić. Każdy człowiek, dlatego polecam wam to. Możecie sobie nawet tą książeczkę kupić. To można też, wiem, ściągnąć z internetu, ale ten traktat. Ja mam swój, już kartki są popodkreślane, ale to jest kopalnia i zobaczycie, odkryjecie Matkę Bożą. Tą prawdziwą Maryję, która was tak kocha, która walczy za każdego z was. Słuchajcie, to jest obłęd. To jest naprawdę obłęd, co się zaczyna dziać, kiedy wchodzisz naprawdę w relację z Maryją. Ja wiem, że to nie jest tkliwe nabożeństwo, to nie jest dla jakichś starszych pań, przepraszam, wszystkie starsze panie, to nie jest jakieś tam inne, rzecz wiem, co to się, paciorki, różańca, gdzieś tam śmiejemy się z tego, jakiś pań, róż, duch, to nie o to chodzi. To jest dla każdego też chłopa, mężczyzny, nastolatka. Zobaczycie, co Maryja, ale 33 dni to jest jazda taka, że diabeł cię będzie kopał we wszystkie strony. I to dopiero zobaczysz, że on nienawidzi niewolników Maryi, bo w ten czas wie, że traci duszę. A ty zdobędziesz, no chyba, nie wiem, czy można zdobyć kogoś piękniejszego przy swoim boku, jak nie Matkę Najświętszą.